Hej, witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ot, ja jestem Lortek, a to jest Don't Sterf. Razem w przygodzie z Ajzaczkiem, Kozaczkiem, Cebulaczkiem. No i tak, musimy naładować tego histona. Ja tutaj się już wybieram. Nie wiadomo gdzie. Ten histon jest naładowany. Ale wydaje mi się, że muszę przeczekać. A, weźmy tego histona i ruszajmy w drogę. Eksplorować. Tu musimy eksplorować. I tak, zbieramy. O, zobaczcie jak ładnie. Już jestem wyleczony na maksa. Z tego co widzę, no dwa jeszcze halfa brakuje do tego, żeby być wyleczonym na maksa, więc... O, jeden. I tyle. Czyli nasza ta cała wojna z tymi psami. One będą trudniejsze, więc będę musiał się uzbroić chyba lepiej. Albo domek dla świnek zbudować ewentualnie gdzieś koło siebie. O. Najwyżej będzie na kolejną girlandę. Zbieramy wszystko po drodze, co pozwoli mi przetrwać. I tyle. Na razie. Te midbossy, szkoda, żeby one się zmarnowały. Nie wiem, czy dobrym pomysłem było robienie ich tak dużo. A, tu już jest koniec wyspy. Ona tutaj się też kończy, z tego co widzę. Tam do góry był... krzemienie zbierzmy, bo... I saplingi też. 16 saplingów to nie jest zbyt dużo. Kwiatki będziemy zbierali na girlandę. No i właściwie wszystko co tutaj teraz to możemy po drodze zbierać. Zaraz zbliża się noc. Dnia 31. Czy to oznacza, że jeszcze trochę i nie będzie zimy? Tego nie wiem. Nie wiem ile ta zima potrwa. Nie wiem czy ona jest krótsza ogólnie od tego okresu letniego. Czy to jakoś podzielone na 4 pory roku, czy jednak są 2 pory roku, jak na przykład w Afryce. Tylko tam jest sucha i deszczowa. Ot. Na tym w klimacie iście europejskim mamy 4 pory roku. Wiosna, lato, jesień, zima, gdyby ktoś nie wiedział. No i gdyby tutaj też tak było, byłoby całkiem okej. Byłoby całkiem okej, a to wszystko z tego względu, że ta zima nie trwałaby wtedy 20 dni, a krócej. Ona powinna się jakoś teraz kończyć. Nie marznij, Isaac. Czy ja mogę coś jeszcze tu przerobić? Z tego nic. Muszę to zjeść i tyle. Muszę to zjeść jak najszybciej się da. Muszę czymś napalić. Hej, stały mi 3 pieńki. Trzeba uważać. Trzeba uważać i trzeba ściąć drzewa. Czyli będziemy rąbać drwa po raz kolejny. Ale to jakoś tam w drodze, nie? O, mam na girlandę kolejną. To możemy sobie nawet spalić. Nie możemy spalić, więc ją wyrzućmy. Zróbmy sobie nówkę funkiel niecykaną. Cyk, pięknie. No i tu właściwie już nie dużo nam zostało do tego. O, uciekamy do ciepełka. Pięknie. Tak muszę pamiętać, bo jak przyjdzie kolejny dzień, kolejna noc i ja nie będę miał na ognisko, to jestem w tyłku. Znaczy nie, no jeszcze ratuje mnie pochodnia, tylko nie wiem na jak długo, nie? To jest problem. Pochodnia i podpalać jakieś drzewa i położyć hitstone'a. No tyle, tylko źródło światła, nie? Najbardziej. Bolewam nad źródłem światła. Tu mamy fazę księżyca, to jest dosyć ciekawe. O właśnie, naprawiłem ten obraz. Teraz już jest zdecydowanie lepiej. No i co? Podnosimy hitstone'a i idziemy dalej. Tu trzeba wszystko przeeksplorować, bo nie ma grobów. Na grobach... na tych grobach możemy znaleźć przeróżne rzeczy, jak na przykład... wiecie co? Pójdziemy do wormhole'a. Czy jestem wyposażony tak, żeby mniej więcej jakoś sobie poradzić? Właśnie, bo... nieopodal grobów znajdują się również
Samorodki złota. A samorodki złota, jak wiadomo, przydadzą się wkrótce. Że nie wiem, czy wkrótce się przydadzą, ale zapewne się przydadzą. O, zetnijmy sobie te drzewka. Pójdziemy do obozu, przygotujemy się na wyprawę do Wormhole'a. Skorzystamy z niego. W miarę jestem przygotowany, zobaczcie ile mam zieleniny, nazbierałem tego solidnie dużo, mamy dużo królików, ptactwa i innego robactwa. I tyle. Na razie będzie spoko. Na razie jesteśmy w stanie się utrzymać przez długi okres czasu. O, nawet rzodkiewka jakaś, coś. Trawka, tak myślę do 20, taki cały stak o tych drewienek się przyda na drogę. Nie wiem, czy wyprawa do Wormhole'a zimą to jest coś, co... co jest dobre. Nie wiem, czy to jest dobre, czy nie jest dobre. Po co mi ten kwiatek? Zjedz go, Isaac. Okej. Okay. Tu mamy jeszcze marcheweczkę. Okej, okay. Dwa drzewa i będzie gitara. No niestety chyba będę musiał zrobić jeszcze... O, siekierkę, co mi się zepsuła trochę. Pięknie. To jest zielony, ja go nie chcę. Często też się psują, więc... O, ostatnie drzewo. I gitara. Pyk. Zbierzmy. No jeszcze pójdziemy tędy. Tak mi się wydaje. Też przeeksplorujemy. O. Mandragora. To jest właśnie mandragora. Hej! Halo, halo. Co to było? O. Mandragora leczy nas. I coś robi. Nie jestem pewien. Widziałem na pewnym materiale, że ona chyba usypia... w pobliżu wszystko, co się rusza, co żyje. To warto byłoby będzie przester. O, zobaczcie. One się... No teraz już nie zrobię żadnej kurtki. Czy ciepłego ubrania. Skalefanta. O, zobaczcie, co mamy. O, patrzcie. Co tutaj mamy? Czy jestem w stanie z tym walczyć? Na chwilę obecną. Chyba tak. 28. Mamy sobie... wyegzekwujemy jednego, dwa, trzy, pyk, tam jest taki wojowniczek troszeczkę, chodźmy w tą stronę, one sobie zaatakują, chodźcie, pięknie, halo, halo, ja zamarzam, cholera. Dobra, trzeba zbudować to. Nie jestem w stanie zbudować tego, muszę uciekać. Mam nadzieję, że nie zginę tak głupio. Cholero. No co jest? Dlaczego nie mogę zaatakować ciebie? Zginę. Masakra jakaś. Szybko. Uff, żyję. Ja żyję. Ale rzeźnia. Nieźle, to jest głupota. Znaczy, tu mamy cebulę. Cebula mi zmniejsza sanity. A co robi cebula, jak ja ją gotuję? O, leczy. Jeden. No zawsze coś. Uleczmy się trochę. Ale żenuła teraz powstała. Kurczę. Ja nie rozumiem, czemu te wabły nie chciały mi pomóc. Znaczy te pająki, sądzę, że one nie atakowały, więc to tyle właściwie. Nie będę musiał zrobić ognisko tam i po prostu jakoś sobie w ten sposób poradzić. Zjedzmy sobie meatballsy póki co. I tam zostawiłem też plecak, więc będę musiał się po niego cofnąć jak najbardziej. No, zrobimy sobie zaraz drugie ognisko i zajmiemy się eksterminacją tych pająków do końca. Tak mi się wydaje, to będzie najlepsze rozwiązanie. Ot. Siema, pająk. Co jest, kolego? Teraz ty już taki mądry nie jesteś, nie?
Czy zaraz ja też znowu nie będę... O, nie mówiłem do mikro. Znowu nie będę mądry, bo zgasi mi się i znowu przestawiłem okno jak taki dureń. O, coś mi się tutaj naprawimy zaraz. O, widać ramkę, kawałek ramki. Czy coś przesuwam? Dobra, nieważne, no, będziecie widzieć kawałek ramki, ale to tam zbytnio wam nie... Mam nadzieję nie przeszkodzi, mam nadzieję. O, i tyle. Postawimy sobie tu hitstone, no zaraz, a może jednak na razie nie. Zeksterminuję do końca to paskudztwo tu właśnie, bo już muszę zrobić w ten deseń. Siema. O, zobaczcie. Mamy silk, więc fajnie. Odłóżmy sobie hitstone'a, zabierzmy plecak z powrotem. I trzeba zrobić nową włócznię, bo ta już jest na wyczerpaniu. A może coś ciekawszego? Blow dart niekoniecznie, fire dart, sleep dart. Ot, potrzebujemy liny. Więc struktury i rope, refine i rope. Okej. Smażmy sobie tą cebulę, nie wiem do czego ona właściwie jest, zjedz to proszę. Ale zaczek. Fight. Spear. Pięknie. Tą... O, wyrzuć, spal, cokolwiek z tym zrób. O, i zaraz będzie pięknie. Gdzie jest nasz locksuit? A, tu jest. Świetnie. Trochę brakuje mi miejsca w ekwipunku. Ja mam na tego hitstone ewentualnie. O, weźmy się, uleczmy. Silk się przyda zdecydowanie, więc na razie go zostawiam. No. Halo dzień, halo dzień. Mam już 32 dzień, jest całkiem nice. Okej, załóżmy. Chyba ci jest zimno, ziomek. Tak mi się wydaje, uleczmy się od razu tym. A, ten idzie do mnie. Że to nie było mądre z twojej strony, kolego. No i tyle. Na razie kłóćmy z tą włócznią. O, tu jest większe gniazdo pająków. I takie gniazdo mógłbym sobie zabrać ze sobą, z tego co wiem. A mogę to w ogóle zjarać i tyle będzie zabawy. O, patrzcie co tu jest. O, są świnki. Siema świnki. Zobaczcie, tutaj jest domek dla świnek. Takie świnki mógłbym zwabić. Mam monster meata, mógłbym je nakarmić i coś zaatakować. Nie wiem co to drzewo, nie chcę z tym walczyć na razie, bo nie jestem pewien na ile mogę sobie pozwolić w tej chwili. Zobaczcie, tu rośnie tyle cebuli. O, patrzcie co mamy. Mamy groby. I mamy świnki, mogę sobie najwyżej pomóc w jakiś tam sposób. To co ja chcę zrobić, to czegoś muszę się pozbyć z ekwipunku. I to nie będzie hitstone. Czy to będzie mądre, jak ja tu rozpalę ognisko na chwilę obecną? Chyba będzie mądre w miarę. O ile tu nie najaram za bardzo. Zostawię hitstone'a. Ale tylko jeden grób to słabo bardzo. Ojej, coś tam jest. Zobaczcie, co tutaj mamy. Co to jest? Jakaś rzadkiewa. A zjedzmy to. Nie będę sobie zapychał dalej ekwipunku, skoro nie mam zbytnio miejsca. I tak, coś muszę wyrzucić albo... Kąski coś, nie mogę tego zestakować. Nie mam trawy. O, słabo.
słabo, bo mogę nie dożyć kolejnego dnia, jeśli o to się nie postaram. Tymczasem chwyćmy to. O, i zobaczmy, co tutaj jest. Nic ciekawego. Czy nie wiem, czy to jest potrzebne, czy nie. Nie na to liczyłem, zdecydowanie. Muszę się cofnąć po trawę. Tam widzę dwa jakieś... rosną, więc no, po prostu jeśli tego nie zrobię, to nie przeżyję kolejnego dnia, ale zobaczcie, co tutaj jest. To jest ładne przejście na wysepkę. Oj, nie tak chciałem. Schowaj proszę tą łopatę. Chwyć w razie czego to być może będzie, wydaje mi się, lepszym rozwiązaniem. Ot i tyle. Trzeba pozbierać trochę trawy, to jest teraz bardzo ważne. Jeśli nie najważniejsze. Bez trawy nie ma ogniska, bez ogniska nie ma życia. To takie słodkie. I trochę saplingów, myślę, też możemy sobie pozwolić na saplingi. Oj. Coś słyszę niedobrego. I nie mam zielonego pojęcia, co to było. O! Niestety trafił mi się duszek. Duszek biedaczek. Nie wiem, czy jestem w stanie go pokonać normalną bronią zwykłą. O, zobaczcie, tam jest nasz obóz. Będę chciał się do niego dostać w końcu. Dawno mnie tam nie było. Warto by było zagościć. Zwłaszcza, że już niedługo zima się skończy. Co cieszy zdecydowanie. I tak, jak się tam dostaniemy, no to dalej będziemy myśleć. Tutaj warto byłoby się cofnąć, ale będziemy przygotowali się do wyprawy w Warholm. No i to nas przeteleportuje gdzieś daleko. No i zobaczymy, gdzie to będzie. O, jest i Warholm. Kolejny zresztą. No to będę wiedział, gdzie tutaj iść. Zleci mi trochę Sanity, to prawda. Ale z drugiej strony będę mógł eksplorować i ewentualnie co i znaleźć nowego, ciekawego, i to będzie kolejne wyzwanie. A chciałbym zobaczyć też, co jest, co kryje się pod ziemią, co kryje się pode mną, przeeksplorować jaskinie. Niestety do tego potrzebuję takiego specjalnego kamienia, który gdzieś tu może być, a może go nie być właściwie. Trudno stwierdzić. Czy ty mnie zaatakujesz? Nie zaatakujesz mnie. No, atakujet. Nie atakujet, jak mówią Ruscy. Ot, hitstone mi się wykończył. Więc ja już zmierzam w stronę mojego ogniska. A, może jednak chyba nie warto tego podnosić. Chwilę obecną, o. Ładnie dodajemy sobie to. Hitstone'a nagrzewamy, póki co. I tyle, odkładamy nasze zapasy, które zdołaliśmy zebrać do tej pory. Te rąba koelefanta już się nam popsuła. Uff. Więc tak, co byśmy chcieli odłożyć? Dużo rzeczy chcemy odłożyć. O, zobaczcie, nasze mięso się psuje. Trzeba coś z tym zrobić. Ja już wiem co. Tylko trzeba najpierw dołożyć... O, dołożyć tego. Zabierzmy to, bo to trudno troszeczkę, żeby to się popsuło. Trochę żal. Warto marnować tego. No i tak. Przede wszystkim coś, co się psuje, czyli to. Jakiś kąski. Mamy tu jakiegoś królika. Weźmy go, zatem wsadźmy tutaj. Coś jeszcze, co się psuje, tutaj mam. Nope. I tu też jest króliki i inne takie rzeczy. Więc... No i zmarnujemy to jedno mięso. Ja mogę pozyskać z bawołów później, więc spoko. I dodajmy sobie może... rzodkieweczkę. O. Pięknie.
Najważniejsze to jest to, że musimy szybko przerobić to mięso i zrobić te meatballe. Więc sobie je załadujemy, ugotujemy wszystko, przy okazji trochę zwolnimy miejsce w ekwipunku. I tak przygotowani, powoli, przy kończącej się zimie, nie ma pełni. O, świat pierwszy, super. Przy kończącej się zimie wyruszymy w podróż do Wormhole'u. Tymczasem jeszcze A, nie jedz tego. Isaac. Dzięki. Dzięki, stary, ale zżarłeś dwa mięsa właśnie, które ci właściwie już nic nie dały. Mądrze. O, spadł mi Sanity, no geniusz. Tak. Tyle. Zjedzmy te meatballsy jedne. Trochę bieda się zaczyna robić, więc poczekamy na te meatballsy. Trzeba to odłożyć, te brzytwy, to właściwie nie jest mi potrzebne do niczego. Mandragory sobie zostawię, bo to leczy dużo, więc tyle. To mogę zostawić, to mogę zostawić. Silk mogę zostawić tu. Marchewy zostawimy tu. Zabierzemy sobie to. To sobie zabierzemy. Właściwie mogłem zrobić suszarnię i to mięso ususzyć. Też zrobiłem głupio dosyć, nie pomyślawszy o tym. Tymczasem ja się z wami żegnam. No i tyle. Ajzaczek, odłóż proszę włócznie i pomachaj. Jak Ajzaczek pomacha, to ja też. No, o, jak ładnie. Ajzaczek pomachał. W takim razie do zobaczenia. Trzymajcie się, pa, pa.